uchwaleniu planu naprawczego miasta Grudziądza rozpoczęły się dyskusje wśród mieszkańców i często poruszanym tematem jest nie tylko zasadność, ale i sposób finansowania spółek komunalnych sportowych. Powtarzają się pytania, czy miasto Grudziądz stać na drużyny zawodowe, czy koszty są współmierne do tego, co otrzymujemy w zamian, czy zarządy tych spółek wykazują spodziewaną aktywność w pozyskiwaniu sponsorów, ponieważ w tych miastach, gdzie istnieją te spółki sportowe, one są finansowane przede wszystkim przez sponsorów, przez zakłady znajdujące się w miastach lub w okolicy. A praktycznie z tego, co mamy na podstawie dokumentów tych informacji, to grudziąckie spółki są finansowane wręcz prawie w 100% przez miasto. Ich sytuacja finansowa jest diametralnie różna. GKM SA sytuacja jest ustabilizowana i spółka dość dobrze funkcjonuje. Dość dobrze też, jeżeli chodzi o pozyskuje sponsorów prywatnych, ale oczywiście procentowo jest to jeszcze dużo, dużo za mało i do tej spółki rokrocznie ją dokapitalizowujemy kwotą kilku milionów złotych. Co więcej, też inwestujemy w infrastrukturę, a to jest związane z wymaganiami, jakie stawia na przykład PGE Ekstraklasa. Ja mówię tutaj chociażby PGE Ekstraliga, przepraszam. Dotyczy to chociażby w tym roku zbudowania odwodnienia, zbudowania zadaszenia czy odpowiednich band na stadionie żużlowym. W tym celu między innymi odbyło się spotkanie z inicjatywy prezydenta Leszna w Lesznie. Wszystkich prezydentów, którzy posiadają w swoich zasobach drużyny żużlowe, aby mówić o inwestycjach w infrastrukturę, ponieważ te inwestycje spadają na samorządy i samorządy często nie mają środków, aby te inwestycje przeprowadzić w tak szybkim czasie. Na przykład Leszna, który na przykład ma odwodnienie, ale ma odwodnienie punktowe, a zarządca ligi oczekuje odwodnienia liniowego i to powoduje konieczność wydatkowania przez Leszno kolejnych milionów złotych. Samorządowcy nie do końca się z tym godzą. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w Grudziądzu. Zaprosiłem wszystkich prezydentów miast. Odbędzie się to spotkanie, o ile dobrze pamiętam, kolega mi podpowiada, 14 listopada. Diametralnie inna sytuacja jest u nas w Olimpii, gdzie w tym roku Olimpia, jak Państwo pamiętacie, dostała rekordowe dokapitalizowanie, gdzie poziom sponsorów prywatnych w strukturze jest, no niestety jest bardzo, bardzo niski i oczywiście ideałem by było, aby te spółki były wspierane tylko przez sponsorów prywatnych. To jest model docelowy i do tego modelu powinniśmy dążyć. No problem polega tylko na tym, że jeżeli zupełnie odetniemy finansowanie tych spółek, to im grozi po prostu, szczególnie Olimpii, grozi upadłość, bo te spółki po prostu sobie nie poradzą. To decyzja też tak naprawdę należy do Państwa radnych, jaką decyzję strategiczną podejmiemy. Czy będziemy jednak starali się w jakiś sposób przejściowy finansować te spółki, aby one mogły przystosować się, mogły zdobyć sponsorów prywatnych, czy odetniemy im finansowanie, ale w praktyce oznacza to niestety bardzo trudną ich sytuację finansową, oby nie upadłość. Więc takie jest moja opinia, tak bardzo na bieżąco. Na pewno będziemy robili wszystko, aby zmotywować prezesów spółek, rady nadzorcze do tego, aby
pozyskiwać sponsorów prywatnych, sponsorów tytularnych, no, którzy no, będą wykładali pieniądze z biznesu, a nie tylko i wyłącznie pieniądze z samorządu. Odnieś się też do tego, co powiedział przed momentem radny Grzegorz Miedzianowski. Oczywiście idealnym dla nas, dla zresztą myślę wielu samorządów w Polsce byłoby, myślę tutaj o tych sportowych spółkach akcyjnych i wspieranie sportu zawodowego, idealnym dla nas byłoby, aby to ciężar utrzymania tych sportowych spółek, a właściwie żeby to doprecyzować, zawodowego sportu spoczywał na barkach samej spółki, czyli myślę tutaj o kompetencjach prezesa, który mógłby pozyskiwać i zdobywać sponsorów. Ale szanowni państwo, trend w Polsce jest taki, że odniosę się tutaj na przykładzie żużla. Samorządy w Polsce, których drużyny startują w najwyższej klasie rozgrywkowej, w rozgrywkach PG Ekstraligi, co roku dokapitalizują swoje sportowe spółki akcyjne. Podam przykład. Motor Lublin, blisko 4 miliony złotych. Włókniarz Częstochowa, blisko 3,5 miliona złotych. Zielona Góra, blisko 2 miliony złotych. I tak można by mówić właściwie w nieskończoność. To pokazuje, że ten sport zawodowy jest dofinansowywany przez władze miasta, które czują, że jest to z jednej strony dobra promocja miasta, a z drugiej na pewno jakiś bagaż rzeczywiście dla wydatków. I oczywiście no idealnym byłoby, aby utrzymanie sportowej spółki było na barkach samych zainteresowanych. Natomiast realia w Polsce są takie, że tylko najbogatsze kluby, myślę tutaj o bogatych województwach, o bogatych miastach, takich jak na przykład Gorzów Wielkopolski, gdzie Bartosz Zmarzlik, przypomnę, zdobył tytuł mistrza świata, a to niesie za sobą wielu sponsorów, którzy przy tej okazji mogą wyłożyć duże pieniądze na finansowanie sportowych spółek akcyjnych, takich chociażby jak też chociażby Olimpia Grudziądz.